Czy świat, który widzimy, jest tylko iluzją? Fizycy udowodnili, że wszechświat nie istnieje. I to naprawdę prawda. To, co uważamy za rzeczywiste, tak naprawdę nie istnieje z naukowego punktu widzenia. Wszystko jest doskonałą iluzją, jakby stworzoną dla nas. Żyjemy w tej iluzji i badamy ją. Teraz jesteśmy na skraju przełomu, aby odkryć największe kłamstwo wszechczasów. Czy materia jest naprawdę prawdziwa? Na to wygląda. Kiedy kładziesz talerz na stole, zatrzymuje się i możesz wziąć jedzenie do swojego ciała. Zauważasz, że ta czynność przynosi efekty, słyszysz swoje trawienie i masz siłę dzięki jedzeniu. Nie ma wątpliwości, że świat materii jakoś istnieje. Możemy zabić się bronią, a raczej zniszczyć nasze ciała w świecie materialnym. Jednak ostatnie badania pokazują, że świat materii jest niczym więcej niż haloprojekcja stworzoną dla nas, abyśmy mogli jej doświadczyć. Jako bohaterowie tego świata możemy być czymś więcej niż się wydaje. W rzeczywistości możemy być czymś zupełnie innym niż śmiertelne ciała z mózgiem i sercem. Jak dotąd naukowcy twierdzą, że kiedy ciało ulega zniszczeniu, istota ludzka umiera, a wielu naukowców twierdzi, że musi to być definitywny koniec życia i istnienia. Istnieją jednak dowody na to, że nasze ciała są jedynie kondensacjami w trójwymiarowej przestrzeni, być może kontrolowanymi przez coś, co ludzie religijni mogliby nazwać duszą. Podobnie jak w przypadku awatara, moglibyśmy jednocześnie istnieć w innym świecie, spać tam i śnić nasze życie jako awatary na Ziemi. Wtedy ten świat tutaj byłby niczym więcej niż przedstawieniem kukiełkowym. W pewnym sensie sami jesteśmy graczami i bohaterami, ale większość z nas nie jest tego świadoma. Teoria względności nie jest miarą wszystkich rzeczy. Czy Einstein mylił się, proponując teorię względności? Niektóre współczesne teorie, takie jak grawitacja kwantowa, teoria strun, kwestionują jego założenia. Teoria względności nie działa w skali mikroskopowej. Fizyka kwantowa i teoria względności często są ze sobą sprzeczne. Musi istnieć jeden lub więcej poziomów, które łączą te dwie rzeczy. Nie ma innego sposobu, ponieważ teoria kwantowa jest teorią świata najmniejszych cząstek, kwantów światła, które są budulcem wszystkich dużych zjawisk. Teoria względności Einsteina odnosi się do wszechświata jako przestrzeni, do gwiazd, planet i efektów w świecie widzialnych obiektów. Jednak wszystkie te obiekty składają się z kwantów światła i nie zachowują się tak, jakby materia była prawdziwa. Teorie Einsteina pozostają fundamentalne, ale nauka ewoluuje. Obecnie znajdujemy się w punkcie, w którym ten rodzaj fizyki nie ma już racji bytu. Najnowszych odkryć kosmicznego teleskopu Jamesa Webba nie da się już opisać za pomocą starych teorii fizycznych. Koncepcja przestrzeni i czasu Einsteina musiała być niekompletna. Mechanika kwantowa ujawnia zjawiska, których jego teoria nie wyjaśnia. Czarne dziury i osobliwości są sprzeczne z ogólną teorią względności w niektórych ważnych punktach. Istnienie ciemnej materii i ciemnej energii pozostaje tajemnicą. Przestrzeń i czas mogą nie być wielkościami fundamentalnymi, ale znacznie bardziej elastycznymi niż wcześniej zakładano. Związek między grawitacją a mechaniką kwantową jest również nadal niejasny. Najnowsze odkrycia pokazują, że grawitacja może w rzeczywistości nie być siłą, ale raczej zakrzywieniem czasoprzestrzeni spowodowanym przez masy i energię. Niektórzy naukowcy podejrzewają, że przestrzeń i czas mogą składać się z maleńkich kwantowych struktur. Struktury te mogą zachowywać się w sposób, którego jeszcze w pełni nie rozumiemy. Mogą one posiadać pewien rodzaj inteligencji lub reprezentować jakąś formę siły lub życia, której nie potrafimy sobie jeszcze wyobrazić. Istnieją dowody na to, że siły fizyczne we wszechświecie zmieniały się w czasie, co sugerowałoby, że wszechświat przechodzi pewnego rodzaju ewolucję, która przypomina życie. Praca Einsteina jest kamieniem milowym, ale poszukiwania jednolitej teorii trwają nadal. Jeżeli jednak okaże się, że wszechświat jest tak samo zmienną holoprojekcją jak my, mamy marne szanse na zbliżenie się do prawdy za pomocą starych metod fizyki. Wtedy będziemy potrzebować superpercepcji lub zupełnie nowych gałęzi nauki, aby rozwikłać tajemnice kosmosu. Jak działa holoprojekcja i kto ją tworzy? Więc jeżeli wszystko jest tylko holoprojekcją, to skąd pochodzi i jak jest to ustrukturyzowane? Pomysł ten opiera się zasadniczo na koncepcji, że wszystkie informacje, które tworzą nasz trójwymiarowy wszechświat, mogą być przechowywane na dwuwymiarowej powierzchni. Teoria ta ma swoje korzenie w mechanice kwantowej i ogólnej teorii względności. Mechanika kwantowa odkryła, że kwanty to nic innego jak nośniki informacji, które są niezwykle zmienne.
mogą stać się stołem i w ten sposób konwertować informacje stołu na planetę Ziemię lub mogą stać się dowolną inną materią. Ale nawet jeżeli same się uformują, mają fascynującą właściwość natychmiastowego ponownego rozpuszczania swojej formy, jeżeli nie są mierzone lub obserwowane. W kategoriach fizyki kwantowej oznacza to, że twój stół znika, gdy ty i nikt inny nie patrzy. Teoria holoprojekcji zakłada, że nasz trójwymiarowy wszechświat jest jedynie dość luźną projekcją informacji przechowywanych na dwuwymiarowej powierzchni. Pomysł ten pochodzi od fizyków takich jak Gerald Hooft i Leonard Susskind i został po raz pierwszy wprowadzony pod koniec lat 70. Decydującym czynnikiem były obserwacje przeprowadzone w pobliżu czarnej dziury, które wykazały, że ilość informacji zawartych w pewnej objętości przestrzeni jest ograniczona przez powierzchnię jej objętości, a nie przez samą objętość. To sprzeczne z klasycznym rozumieniem informacji i przestrzeni i może oznaczać, że same wymiary przestrzenne mogą być wędrującymi zjawiskami kontrolowanymi przez głębsze poziomy fizyczne. W praktyce oznaczałoby to dla naszego znanego wszechświata, że każda część informacji wymagana do skonstruowania i utrzymania tej projekcji jest teoretycznie przechowywana na dwuwymiarowej powierzchni na skraju wszechświata. Informacje te są następnie rzutowane w taki sposób, że trójwymiarowa przestrzeń z obiektami materialnymi i zjawiskami fizycznymi pojawia się optycznie. Wszechświat czystej świadomości? Nasz mózg odgrywa kolejną kluczową rolę w tym scenariuszu. Możemy postrzegać świat i wszechświat tylko przez nasz mózg i nasze zmysły. Zasadniczo nie widzimy tego, co naprawdę tam jest. Widzimy tylko to, co pozwala nam zobaczyć mózg. We wszechświecie holograficznym grawitacja jest wynikiem projekcji informacji z dwuwymiarowej powierzchni. Oznacza to, że grawitacja nie jest tak naprawdę siłą w tradycyjnym sensie, ale dynamiczną właściwością holograficznej projekcji. W holograficznym wszechświecie odgrywamy istotną rolę jako świadomi obserwatorzy. Możemy być doświadczającymi i twórcami w równym stopniu. Nie udowodniono naukowo, że stół naprawdę znika, gdy nikt nie patrzy. Nie możemy też monitorować tego w eksperymencie, ponieważ kamera, za pomocą której obserwujemy, byłaby równoważna pomiarowi, który utrzymuje kształt stołu. Innym ekscytującym pomysłem w tym kontekście może być rola świadomości. Naukowcy tak naprawdę nie wiedzą jeszcze, czym jest świadomość, ale z pewnością odgrywa ona kluczową rolę w kształtowaniu kwantów od stanu falowego do cząsteczkowego. Teraz może być tak, że cały wszechświat jest nasycony pewnego rodzaju świadomością, która go kształtuje i podtrzymuje. Nasza świadomość jest tylko częścią większej całości świadomości i jesteśmy jej współtwórcami, ale nie musimy się martwić o to, że na przykład stół pozostanie stołem. Czy problemem jest prędkość światła? Czy pamiętasz z lekcji w szkole, że prędkość światła jest miarą wszystkich rzeczy w przestrzeni? Einstein spędził życie na badaniu sił i zjawisk we wszechświecie i doszedł do wniosku, że wszystkie zjawiska i siły są od siebie zależne lub względne. Czas zależy od położenia obserwatora, przyspieszenie wpływa na czas, a prędkość światła rzekomo wyznacza absolutne granice. Ale to może być błąd w naszej fizyce. Jeżeli natura światła jest całkowicie odmienna od tego, co wyobrażaliśmy sobie do tej pory, może to oznaczać, że wszystkie nasze obserwacje i wnioski z ostatnich 100 lat są błędne. Światło, które widzimy, to kwanty, a teraz wiemy, że zachowują się one bardzo kapryśnie. Jak więc prędkość światła może być stabilną miarą? Możliwe, że poprzez ten pogląd stworzyliśmy dla siebie ograniczenia i zbudowaliśmy fałszywy obraz, który teraz musimy zrewidować. W rzeczywistości światło może być znacznie bardziej dynamiczne i zmienne, ale co by to oznaczało w odniesieniu do naszych obserwacji wczesnego wszechświata? Gdyby prędkość światła rzeczywiście była zmienna, musielibyśmy całkowicie przemyśleć nasze modele ewolucji kosmicznej. Obserwacje kosmicznego promieniowania tła, które do tej pory dostarczyły nam informacji o wczesnym wszechświecie, opierają się na założeniu stałej prędkości światła. Wahania mogą oznaczać, że wszystkie nasze obliczenia odległości i czasu są błędne. Wtedy nasze szacunki wieku wszechświata i prędkości jego ekspansji również byłyby błędne. Może to wyjaśniać, czemu teleskop Webba pokazuje nam galaktyki, które są tak stare, że nie powinny nawet istnieć. Zwykle mierzymy wiek galaktyk za pomocą przesunięcia ku czerwieni światła. Kiedy wszechświat się rozszerza, światło ulega rozciągnięciu i zmienia kolor na czerwonawy. Jeżeli jednak prędkość światła nie jest stała, nasze pomiary przesunięcia ku czerwieni są również nieprawidłowe. Ostatecznie nie oznacza to jednak, że Einstein, Hubble i wszyscy inni, którzy zbudowali naszą kosmologię, byli oszustami. Po prostu dostarczyli im najlepsze możliwe prace i wyjaśnienia dla swoich czasów i epoki.
Wydawały się one działać bardzo dobrze przez prawie 100 lat, ale teraz okazuje się, że teorie te są niekompletne i musimy otworzyć naszą naukę na nowe wymiary i prawdy. Moglibyśmy eksplorować holograficzny wszechświat tylko za pomocą naszych umysłów, ale wciąż musimy nauczyć się technik, aby to zrobić. Pomyśl o tym, że w latach 70. był człowiek o nadprzyrodzonej percepcji zmysłowej, który mógł badać Jowisza tylko przez swoją wewnętrzną, duchową wizję. Praca Ingo Swana jest dziś często przemilczana, ale Swan opisał atmosferę planety niemal idealnie, a nawet widział jej cienkie pierścienie, które zostały odkryte dopiero przez sondę Voyager 1 w 79 roku. Zanim staniemy się takimi supermózgami, prawdopodobnie nadejdzie era komputerów kwantowych. Te niezwykle potężne maszyny obliczeniowe powinny m.in. pomóc nam lepiej zrozumieć prawdziwą naturę wszechświata i pokazać nam, gdzie leżą nasze poprzednie błędy. Kliknij przycisk subskrypcji teraz i bądź częścią każdego nowego filmu.